Tu patrzę na was i widzę pięknych ludzi o gorących sercach i otwartych umysłach. Tym bardziej gorących sercach. Pogoda nam nie sprzyja, ale ostatnio w Polsce zrobiło się nieco duszno. Deszcz oczyszcza atmosferę. Ja mam gorącą prośbę. Tam z tyłu pani radna Kołakowska z PiS-u próbuje zakłócić naszą pokojową manifestację. Nie dajmy się sprowokować. Kochani, to nie pierwszy raz, że ktoś zagłusza nasz głos. To nie pierwszy raz, ale dzisiaj nie wyłączą mi mikrofonu. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie od siebie i od wszystkich opcji, jakie są poza PiS-em i Kukizem. Chyba nie rozumiecie dlaczego. Słuchajcie, nie chcemy się awanturować. Musimy dbać o to, co żeśmy sobie wywalczyli. Jeśli są tu młodzi ludzie, to muszą mieć pojęcie o tym, że nieraz ojciec, matka dostali po plecach za demokrację. Więc dbajmy o nią jako własne dzieci. Matka zawsze dba o własne dzieci najbardziej na świecie. Więc kochajmy demokrację i walczmy o nią. Jutro możemy się obudzić. Wszystkich dziennikarzy, którzy tutaj są, naprawdę uczulam. Jutro możecie być cenzurowani. To nie jest mój wymysł. To jest wymysł pana prezesa. Pamiętajcie, wszystko co się dzieje w Sejmie, to łapki na tym trzyma pan prezes. Nie mój prezes, prezes PiS-u. Moim prezesem nie jest. Pan Jarosław Kaczyński nie jest nawet moim kolegą. Bardzo nie podpiszę się pod tym. Stałeś do południa! Kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy jeszcze bardzo ważnej. My musimy pokazywać, że nam zależy, że jesteśmy. Tak jak w stanie wojennym wychodziliśmy na ulicę, żeby wiedzieli, że my cokolwiek robimy. Zrywaliśmy ich komunikaty, żeby wiedzieli, że jesteśmy. Dzisiaj róbmy to samo. Pokazujmy, że jesteśmy za konstytucją, że nie mogą nam zabrać ostatniego środka obrony. Dlatego też bardzo was wszystkich pozdrawiam. Jestem z wami i żebym miała mokrość tutaj do szpiku kości, bo pozostanę do końca z wami. Przysięgam na Boga, że nie popuszczę. Kiedyś była piosenka, śpiewaliśmy. Nie popuszczę. Nie popuszczę. Henryka! 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 Bardzo mi przykro, że go nie ma z nami. Uważam, że on dzisiaj powinien z nami stać. Jeśli go nie ma z jakiegoś powodu, ja go serdecznie pozdrawiam. I muszę wam powiedzieć, że ja też nie popuszczę ani jednego słowa w tym Sejmie. Przysięgam, choćbym miała na sercu. On robi wszystko, co mu każe Jarek. Nic w Sejmie, w PiS-ie nie dzieje się poza Jarkiem. Jarek trzyma swoje małe określe łapki na wszystko. Słuchajcie, to wiecie o tym, co oni potrafią zrobić. Zobaczcie, jak to jest. W 2010 roku byłam kim pijaczką. Teraz jestem złodziejką. Następny mój występ pokaże, że jestem prostytutką. Wy się tym nie martwicie. Ja się nie martwię. Nie jest ciężko kłamać, naprawdę. Ja przeżyłam już niejedno. Wtedy, kiedy się ma 12 dzieci, ciężkie życie, trzeba walczyć. Ja w swoim dzieciństwie walczyłam, więc dzisiaj też walczę z wami. I nie mam mowy, żebym cokolwiek opuściła. Platforma Obywatelska pokazuje na każdym kroku, że my możemy zrobić więcej. Więcej, jeśli
razem. Nie jesteśmy sami. Jest z nami Nowoczesna, jest z nami oczywiście PSL. Nie wiem, ile możemy zrobić, ale na pewno się nie poddamy i będziemy walczyć do końca, prawda? Będziemy walczyć! Jest jeszcze Polska, Partia Demokratyczna Demokraci.pl, Partia Kobiet, Stowarzyszenie Tolerado, prawdopodobnie też Sojusz Demokracji w Polsce. I te konstytucje, demokrację obronimy! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Demokracji w Polsce! I te konstytucje, demokrację obronimy! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Obronimy konstytucję! Obronimy! Solidarności Bogdan Borusewicz, panie marszałku! Serdecznie dziękujemy wam wszystkim za przybycie mimo takiej pogody. Jestem wzruszona, że jesteśmy w takim symbolicznym dniu, w takim symbolicznym, wspaniałym miejscu razem, wszyscy razem. Wszystkie partie, wszystkie organizacje, wszyscy zwykli obywatele i obywatelki. Proszę państwa, nie ma naszej zgody na działanie wbrew prawu. Prezydent nie przyjął orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i to nie jest zgodne z prawem. Nie zgadzamy się na to, nie ma na to naszej zgody i nie będzie. Myślę, że w Warszawie pokazaliśmy, czego oczekuje właśnie ten naród, my Polacy. To my właśnie jesteśmy wszyscy razem Polakami. Dlatego uważam, że jest tutaj szansa na to, żeby było na Białoruś, tu na Kusem! 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 Na Białoruś! Duda busem na Białoruś. Pamiętajmy, wolność, demokracja to nie są przywileje, które nam daje władza. Władza ma być po to, abyśmy właśnie mieli państwo wolne i państwo, które możemy demokratycznymi sposobami rządzić. Tego nie ma, demokracja to nie jest. Takiej możliwości nie ma. Państwo. Dzisiaj chyba przeżywam to, co trochę starsi ode mnie przeżywali. Wtedy ja przede wszystkim chciałam w imieniu, myślę, wszystkich parlamentarzystów opozycji, poza jedną partią, ale w imieniu wszystkich parlamentarzystów opozycji podziękować za waszą obecność i za wasze wsparcie, bo bez tego my byśmy na sali sejmowej po prostu nie mieli siły. Bardzo wam serdecznie dziękuję i proszę o brawa ze strony parlamentarzystów teraz dla was właśnie. W bardzo szczególnym miejscu i w bardzo szczególnej dacie. Uczcijmy pamięć wszystkich bohaterów, którzy w PRL-u walczyli o wolną i demokratyczną Polskę. Uczcijmy pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego. Uczcijmy tę pamięć minutą ciszy. Pokazują stare filmy, ile nas wtedy było. Dzisiaj może nas jest trochę więcej, Cholipcia, nie wiem, nie widzę dobrze, ale bardzo się cieszę, że jesteśmy. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, ile nas kosztował ten pomnik, pod którym dzisiaj stoimy. Ile nas kosztowały każda godzina nerwów. Przypomnijcie sobie, jak wyjechała ekipa rządzących, żeby ustalić, czy będziemy mieli wolne związki. A dzisiaj co się dzieje z tymi związkami? Przecież ich nie mamy. Związki miały bronić pracowników. Bronią Kaczyńskiego. Więc zobaczcie, jak to się wszystko zmieniło z biegiem lat. Nie pozwólmy na to i naprawdę pokażmy, że zależy nam na tym, żebyśmy byli nadal wolni. Wolności na stałe się nie dostaje. To nie cukiery, których dostajemy, żeby poryzać i zniknie. Walczmy o to wolność i walczmy o dobro dla naszych dzieci. Majomeka!
Wazelina! 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 Wszystko, co chcą z nami. No. Słuchajcie, te 500 plus to nie jest taka pierwsza, lepsza sprawa. Pamiętajcie o tym, że te rodziny dostaną po plecach i to bardzo mocno. To nie jest 500 plus dla tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. To nie jest dla nich. Pamiętajcie, że oni mają dodatki do mieszkań, dodatki, które dostają z WAPR-u czy z WAPS-u. To wszystko, moi kochani, kiedy zapłacą podatki z tego 500 plus, dostaną z ręką, przepraszam, w notwiku. Musicie im o tym powiedzieć. Zobaczcie, co się dzieje. Pierw dowiedzieliśmy się, że dostaną te 500 od stycznia. Teraz wiemy, że dostaną od kwietnia, a teraz wiemy, że może w maju, w czerwcu, a może w lipcu. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, żeby PiS trzymał ludzi za rękę i pokazał im, że przez ten czas przeprowadzi wszystkie swoje niecne rzeczy, które chce. Czyli żeby zrobić z nas ofiary. 500 złotych dla Alika! 500 złotych dla Alika! 500 złotych dla Alika! 500 złotych! Reksatorem! 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 Kto nie skacze, ten zapisem. Na kaczora przyjdzie pora.
Demokrację obronimy! Demokrację obronimy! Demokrację! Jadą! Wolność, równość! Demokracja! 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 Wolność, równość! Tak naprawdę podchodzą do mnie w Warszawie, gdzie indziej jestem, i mówią, że żałują. Lepiej późno niż wcale, ale powiem wam, że musimy im wybaczyć, bo oni nie wiedzieli, się im pokazać, że tu jesteśmy. Ja myślę, że tu nie jeden człowiek z nich jest z nami. Demokracja! Wybaczamy! Polska biedę z sąsiadami trzema. Zajęli nam ziemię, krzyczą, nie ma Polski, nie ma. A nasz biedny naród jeno ściskał pięści, jeno czekał takiej chwili, że mu się poszczęści. Aż wybiła godzina wygranych, ten dzień wymarzony przez dziada, pradziada. Nasza Polska zrzuciła kajdany w ten dzień 11 listopada. Zobaczcie, jaki on jest na teraz dobrze? Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, jestem niezwykle dumny, że mogę być dzisiaj w świętym miejscu w obronie świętych idei, wśród ludzi, którzy kochają wolność. Dzieli nas dużo. Do głośnika! Tutaj przedstawiciele różnych środowisk, różnych wrażliwości politycznej, o różnych hierarchiach idei. Budapeszt, tu jest Polska, nie Budapeszt! Słuchajcie, ja bym się chciał jeszcze raz upomnieć tylko o konstytucję i o demokrację, tak jak ona jest zapisana w konstytucji. A Polska jest według konstytucji krajem demokratycznym, wcielającym w życie zasady sprawiedliwości społecznej. Nie obronimy demokracji, nie obronimy konstytucji bez sprawiedliwości społecznej. Nie obronimy konstytucji i nie obronimy demokracji bez patrzenia na tych, których być może nie było stać na to, żeby tutaj dzisiaj przyjechać. Którzy być może z rozpaczy głosowali na PiS, być może z zaślepienia, być może z jakiejś propagandy. Ale nie odsuwajmy się od nich, nie odcinajmy się, nie umówmy od nich tak, jak być może prezes mówi o nich, byśmy to chcieli. Nie obronimy demokracji bez sprawiedliwości społecznej. Wręcz językiem nienawiści, nie damy się ten język stłoczyć. My będziemy mówili językiem ludzi spokojnych, ludzi rozsądnych i ludzi, którzy kochają drugą osobę. Niech prezes Kaczyński zamknie się w swoim domu i niech tam gryzie pazury. My się nie damy. Wolność! Jarosławem! Południa, 13 grudnia, wstałeś do południa. 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 Dla każdego! Prawo dla nas! Dla każdego!
każdego! Brawo dla nas! Dla każdego! Jest propozycja, żeby poskakać po zimno! Dobra! Jak będziecie się rozchodzili, rozchodźcie się bezpiecznie! Uważajcie na prowokatorów! Ale, trzymaj. O, to rozwróciło nagłośnienie! Precz z cenzurą! Precz z cenzurą! Żebyśmy się rozeszli! Nowoczesna, PSL, a przede wszystkim ludzie dobrej woli. Ludzie, na którym zależy na wolności, demokracji przede wszystkim. I ludziom, którym zależy, żeby ich dzieci nadal się wychowywały w wolnym, spokojnym kraju. Tego wam i sobie życzę. Ściskam na całym sercem i oddaję koleżance głos. Komitet! Złączy się z narodem, przejdzie Wisłę, przejdzie Martę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski! Dziękuję, TVN24! Ja nawet już to mam. Dajcie nigdy nie powstał!